Szczęść Boże, coś wam powiem. Umrzemy wszyscy i nie ma co z tym dyskutować. Jednak nasze myśli nie powinny iść ku ziemi, a ku niebu. Mamy myśleć o tym, co wieczne, a nie przemijające. Święci już tam są. Nasi bliscy zmarli zapewne oczekują na wejście. Dla nas jest to odległa przyszłość, ale jest w tym nadzieja. Jezus mówi do nas, niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Tyle, że wiara nie opiera się na biernym czekaniu, ale na dynamicznym działaniu. Wierzę, to i tą wiarą żyję i czynię wszystko, czego ona ode mnie wymaga. W końcu też Jezus w innym miejscu powiedział, że tylko gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. To wiąże się ze szturmem, z jakimś wzmożonym ruchem z naszej strony. Zbawiciel zbiera swoich uczniów i przedstawia im plan działania. Idzie do Ojca, by przygotować miejsce. Idzie, ale powróci. To jest bardzo istotna informacja, bo On nie chce nas zostawić na samodzielne poszukiwanie drogi, ale chce być naszym przewodnikiem. Nie chce wprowadzić nas do jakiejś zapiedziałej dziury, ale chce wprowadzić nas na salony. I co więcej, On chce nas tam wszystkich ugościć po królewsku. Czy ty masz obawy, że znajdziesz się w tej grupie? Czy lękasz się, że nie masz wystarczających umiejętności, by dołączyć do elity? Święci też nie mieli. Ale za to mieli bogatą przeszłość, z którą uporali się dzięki Bogu. Zresztą lęk jest normalnym uczuciem. Od początku, kiedy czytamy Pismo Święte, wielokrotnie Bóg przemawiał do człowieka, nie lękaj się. Strach jest owocem grzechu, ale miłości nie ma się co bać. Ona potraktuje nas czasem surowo, ale i sprawiedliwie. Szturm na niebo może być ciężki, ale każdy z nas jest powołany do tego wejścia i to będzie nasz największy sukces. Słowo nas zapewnia, że miłosierdzie Boże może nas dosiągnąć w ostatniej chwili, kiedy już na zewnątrz widzimy, że wszystko stracone. Tak napisała święta siostra Faustyna w swoim dzienniczku. Wspominając dziś wiernych zmarłych, pewnie każdy z nas ma takiego człowieka, którego bardzo dobrze pamięta i stał się on wzorem do naśladowania. To są ci, co przecierają nam drogę. Pomagają w szykowaniu miejsca. No przecież wygląd naszego nowego, wiecznego mieszkania tworzymy za życia. Kluczem do sukcesu jest wierność drodze, którą jest Chrystus. On prowadzi nas do odwiecznej prawdy, dającej życie. Czyż nie są to słowa pełne nadziei? Słowa, które wzbudzają zaufanie i radość? Tylko tu jest jeden mały haczyk. Żeby te słowa właśnie tak na nas działały, musimy w nie uwierzyć. Uwierzyć Jezusowi. Bo przecież całe chrześcijaństwo opiera się na wierze Jezusowi i w Jezusa. On szykuje miejsce. My szykujemy serce, by móc żyć z Nim w jedności, w komunii. Nie ma się co frustrować z powodu źle przeżytych dni i myśleć, co to teraz będzie. Mamy z odwagą i wolnością dzieci Bożych poświęcić się budowaniu przyszłości, tu i teraz. Stąd tak ważny jest wybór, który wiąże się z dążeniem za Jezusem. Jezus jest życiem. Choć kiedy to mówi do swoich uczniów, oni nie bardzo wiedzą, o co chodzi, bo mówi też o swojej nadchodzącej męce. My wiemy już znacznie więcej i łatwiej nam przyjąć Jego słowa. W czasie różnych zamętów warto przypominać sobie, żeby się nie trwożyło nasze serce, bo żadna katastrofa, nasza osobista, czy też całych narodów, nie jest złem absolutnym, jeśli jesteśmy na pewnej drodze do Ojca. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.